Harda Horda Targi Kielce 2019, tym razem stoisko No Limited, czyli polski brand, polska firma produkująca głównie właśnie koła. Dużo tego karbonu tutaj macie na stoisku. Naszą uwagę przyciągnęły oczywiście bardzo szerokie obręcze i ciekawe karbonowe kółka, które tutaj zmontowaliście. Możesz coś powiedzieć o szczegółach, jeśli chodzi o te koła? To jest jakaś nowość z tego, co rozmawialiśmy tutaj wcześniej. Maximilian, No Limited. Mogę powiedzieć to w ten sposób. Ten model akurat kół, który jest tutaj przedstawiony, jest to pewna nowość, którą wprowadziliśmy wiosną tego roku. Po konsultacjach z zawodnikami, którzy jeżdżą w teamach, z którymi mamy partnerstwo, doszliśmy do wniosku, że szerszy profil obręczy daje większą stabilność ułożenia samej opony, większą możliwość operowania ciśnieniem w oponach bezdętkowych, tublesach, co za tym idzie lepsze dopasowanie się po trasach w Polsce i przede wszystkim trasach Pucharu Świata, bo tutaj obsługujemy cztery zespoły, można powiedzieć zawodowe, które regularnie jeżdżą na wszystkich edycjach Pucharu Świata. Co widzę, jest Cube, tak? Co jeszcze? Tak, jest Team Cube, jest Team BWR, to jest izraelska grupa, która skupia w sobie zawodników z Europy. Mamy dwie drużyny z Polski, to jest Volkswagen samochody użytkowe z mistrzem Polski Bartkiem Wawakiem i dziewczynami, które też bardzo mocno tam jeżdżą. I JBG. No tutaj liderzy i właściwie czołówka zawodników, jeżeli chodzi o maratony rowerowe, łącznie z mistrzami Polski, zresztą sprzed kilku dni, że tak powiem. Jeśli chodzi o te koła, występują one tylko i wyłącznie w wersji właśnie takiej świecący karbon, czy jest Nie, również wersje, taka wersja matowa, jak tutaj mamy? W tych kołach MTB mamy trzy. To jest kolor czerwono-biały, bardziej pod nasze barwy narodowe zrobiony. Jest wersja grafit matowa. Tak, że ci przerwę, to jest obręcz węższa, tak? Tutaj mamy 30 zewnątrz, i chyba pewnie 27. 26, 7 będzie. Musielibyśmy to dokładnie sobie zmierzyć, ale wersje kolorystyczne właśnie taki grafit matowy i jeszcze jest grafit w połysku. Dlaczego mówię o różnych szerokościach obręczy? Rozpiętość mamy od 27 do 40 mm na zewnątrz, tylko dlatego, żeby się dopasować do rynku. Są ludzie, którzy na różne warunki, na różne możliwości jeżdżenia potrzebują też różnych szerokości obręczy. Wolą jeździć na dużych balonach, 2.1, 2.2 nawet, zakładając na takie jeżdżenie w XC czy w maratonach. No teraz już 2.3 nawet nie jest jakąś niespodzianką, prawda? Więc... Tak, i to są takie nowości, które my wypatrujemy też jeżdżąc na wybrane edycje Pucharu Świata. I to widzimy. Dla przykładu podam nowe Mesto, które na wakacjach w maju właściwie, czy w kwietniu, edycja się odbyła na ponad 140 zawodników w elicie mężczyzn. No, blisko 10% to były nasze koła No Limited. To ładne. Jeszcze kilka zdań. Wiem, że nie jest to zarówno moja, jak i twoja broszka, jeśli chodzi o koła szosowe, ale te wyglądają naprawdę fajnie. Czyli pełen karbon, szprychy zarówno karbonowe, tutaj również piasta jest zintegrowana z tymi szprychami i oczywiście na wysokim stożku obręcze. Możesz cokolwiek powiedzieć na ten temat, jak to wygląda? Tutaj mamy przykład w pełni karbonowego koła. To jest koło rozbieralne, gdzie obręcz jest, że tak powiem, osobno i cała piasta łącznie ze szprychami stanowi jedną całość. Plusem tego jest, że te elementy są wymienne. Można odpowiednio i równomiernie napiąć też szprychy karbonowe, co powoduje też, że możemy je spokojnie wycentrować, bo mają swoje nybelki wewnętrzne. Bo mamy przykład kół w pełni karbonowych
całkiem zintegrowany, gdzie... Bez żadnego elementu ruchu. Bez możliwości ingerowania w napięcie szprych, czy też jego centryczność. Są firmy na świecie, które robią w pełni karbonowe koła, my też próbujemy, to też jest w pewien sposób nasza nowość. Są zwolennicy lub ludzie, którzy próbują też jeździć na takich kołach. Też czerpiemy z tego tytułu doświadczenie i wiedzę, która procentuje tym, że no, poprawiamy, udoskonalamy produkty, które sygnujemy właśnie tą naszą marką. Jeszcze co do, wracając jeszcze do tych obręczy, widzę, że tutaj również asymetrycznie są prowadzone szprychy, więc na pewno koło odpowiednio sztywne w sam raz na dobrą taką traskę Pucharu Świata, tak jak mówisz. Zgadza się. Z założenia sztywność koła jest bardzo wysoka, aczkolwiek każda szprycha, każdy model szprychy ma swoją nominalną wartość napięcia. Korzystamy z narzędzi chociażby tensometra, który jest nieodzownym elementem przy budowie i składaniu kół. Równomierny naciąg szprych przede wszystkim od strony napędu daje to, że to koło nawet po krótkiej jeździe czy dłuższej jeździe nie rozcentrowuje się. Bardzo ważne jest to w naszej pracy i przy składaniu kół. Równomierny, odpowiedni naciąg szprych. Też często jest tak, że pod danego zawodnika my albo ten naciąg delikatnie zwiększamy, albo zmniejszamy, bo koła karbonowe w zestawieniu z dobrą piastą i szprychami to jest bardzo sztywne koło. Niektórzy wolą mieć troszkę bardziej miększe koło, bardziej miękkie, a pod różne trasy, pod swoją charakterystykę jazdy. Standardowo naciąg robimy taki, jak ma być. Pod dany model szprych i obręcz. Wielkie dzięki za informację i pooglądamy sobie resztę kół. Wielkie dzięki. Powodzenia. Dziękujemy.